Choćbyś nawet był śpiący jak ten kot, nie możesz położyć się spać, jeżeli królowa wciąż jest na nogach. Członkowie rodziny monarszej udają się na spoczynek dopiero po najważniejszej osobie w państwie. Co ciekawe, nie wolno robić sobie selfie z reprezentantami rodziny królewskiej. Przyczyna tego zakazu pozostaje nieznana. Choć te ważne osobistości mogą uciąć sobie z tobą pogawędkę, autografu na pewno nie dostaniesz, żeby nikt nie był w stanie podrobić ich podpisu. Niektóre gwiazdy też stosują tę praktykę. Wiele osób sprzedaje podpisane przez celebrytów rzeczy w naprawdę wysokich cenach. Gdy władczyni wstaje od stołu, wstać muszą wszyscy, włącznie z członkami rodziny królewskiej. Dotyczy to również momentów, gdy monarchini wchodzi lub wychodzi z danego pomieszczenia. Przedstawiciele królewskiego rodu muszą mieć naturalny kolor włosów. Nie wolno im strzyc się ekstrawagancko ze względu na ryzyko daleko idącej zmiany wyglądu. Idealne paznokcie to podstawa. Jedynym dopuszczalnym kolorem lakieru jest bladoróżowy. Nakładany na twarz makijaż musi być skromny. Zakazuje się publicznego malowania. Wszyscy potomkowie członków rodziny nie mogą się oświadczyć bez uprzedniej zgody panującego. Reguła ta jest zawarta w ustawie o królewskich małżeństwach i obowiązuje od 1772 roku. Pierwszej rodzinie brytyjskiej nie wolno spożywać dań z owocami morza, ponieważ ten rodzaj jedzenia najczęściej wywołuje zatrucia pokarmowe. Obecnie nie funkcjonują żadne surowe reguły dotyczące witania królowej. Większość członków rodziny wybiera raczej tradycyjne powitanie. Mężczyźni wykonują skinięcie głową, a kobiety lekko się kłaniają. Taka formalność jest elementem etykiety. Szarzy kowalscy mogą witać królową zwykłym uściśnięciem ręki, tylko w sytuacji, jeżeli to ona pierwsza wyciągnie dłoń. Członkowie rodziny królewskiej nie powinni przyjmować podarków od ludzi, których nie znają osobiście, żeby nie mieć żadnych zobowiązań wobec darczyńcy. Do wyjątków należą kwiaty, artykuły spożywcze w rozsądnych ilościach, kopie niekontrowersyjnych książek od autorów oraz drobne prezenty nie mające dużej wartości pieniężnej. Zgodnie z tradycjami ślubów królewskich, panny młode muszą mieć w rękach przynajmniej jedną gałązkę mirtu podczas ceremonii. Symbolizuje ona nadzieję i miłość, dlatego powinna znaleźć się w bukiecie panny młodej. Reprezentanci monarszego rodu również przechodzą kontrolę paszportową. Oczywiście nie stoją w kolejkach jak inni pasażerowie, ale zwyczajową pieczątkę otrzymać muszą. Obowiązuje to wszystkich za wyjątkiem królowej, która nie potrzebuje paszportu, ponieważ wszystkie tego rodzaju dokumenty są wydawane w jej imieniu. Podczas przekraczania granicy prosi się jedynie o pełne imię i nazwisko, adres, narodowość oraz miejsce urodzenia. Monarchini nie posiada również prawa jazdy. Jako jedyna w Zjednoczonym Królestwie może jeździć samochodami bez tablic rejestracyjnych. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dwóm następcom tronu latania tym samym samolotem lub jeżdżenia tym samym pociągiem. Wyjazdy rodzinne również są zakazane, ale królowa czasem robi wyjątki i wydaje pozwolenie. Elżbieta II, władczyni Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, świętuje swoje urodziny dwa razy do roku. Pierwsze obchodzi w dniu swoich faktycznych urodzin, czyli 21 kwietnia, ale później w drugą sobotę czerwca odbywa się oficjalna uroczystość. Dzięki temu królowa dostaje dwa razy więcej prezentów. No, nie do końca. To nie Elżbieta II zapoczątkowała tego rodzaju tradycję. Pomysł zrodził się ponad 100 lat temu, gdy w roku 1908 pradziadek królowej, Edward VII, jako pierwszy świętował podwójne urodziny. Urodziny monarchy to ogromne wydarzenie na skalę krajową i przy tej okazji odbywają się przeróżne uroczystości. Pierwszą urodzinową paradę zorganizowano w 1748, żeby każdy mógł świętować i uhonorować władcę. Jerzy III, który wstąpił na tron w 1760, stwierdził, że parada o nazwie Trooping the Colour będzie organizowana każdego roku. Tak zaczęła się tradycja, którą każdy król i królowa Wielkiej Brytanii podtrzymywali co roku aż do 1908. Urodziny ówczesnego króla Edwarda VII wypadały w listopadzie. Brytyjska pogoda w tym miesiącu nie sprzyja świątecznemu nastrojowi i zazwyczaj w dzień urodzin króla była po prostu kiepska. Władca chciał mimo wszystko wystawnej celebracji,
której wszyscy mogliby uczestniczyć pod gołym niebem. Dlatego postanowił przenieść paradę na czerwiec, kiedy to pogoda zazwyczaj jest dużo lepsza. Od tamtej pory brytyjscy monarchowie obchodzą swoje faktyczne urodziny w odpowiednim miesiącu i te oficjalne z wystawnymi uroczystościami w czerwcu. Obecnie parada odbywa się zawsze w drugą sobotę czerwca. Królowa osobiście w niej uczestniczy. Jest to ogromny orszak, w którym bierze udział ponad 1000 oficerów, 200 koni i tyle samo muzyków. Pozostali członkowie rodziny królewskiej towarzyszą monarchini na balkonie, obserwując paradę oraz przelatujące na nieboskłonie samoloty królewskich sił powietrznych. Parady organizuje się nie tylko w Zjednoczonym Królestwie, ale również w wielu innych krajach należących do Wspólnoty Narodów. Jest to organizacja 54 państw, obecnie niepodległych, ale niemal wszystkie z nich były niegdyś terytoriami podległymi Imperium Brytyjskiego. Ich łączna populacja wynosi niemal 2,5 miliarda ludzi. Członkami wspólnoty są na przykład Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Republika Południowej Afryki, Singapur i wiele innych państw azjatyckich oraz afrykańskich, a przewodzi jej właśnie królowa Elżbieta. Każde państwo ma swój własny rząd, a królowa nie ma w nich żadnej władzy politycznej. Tak samo zresztą jak w Zjednoczonym Królestwie. Jej rola jako głowy państwa jest czysto reprezentacyjna. Uroczystości na cześć Elżbiety organizuje się w wielu państwach Wspólnoty Narodów, choć ich daty mogą się różnić. W Ganie na przykład paradę urządza się w święto niepodległości tego kraju, które przypada na 6 marca. W Singapurze jest to 1 lipca. Elżbieta II świętuje swoje prawdziwe urodziny prywatnie z rodziną 2 miesiące przed oficjalnymi obchodami przypadającymi na drugą sobotę czerwca. Mimo to w południe 21 kwietnia w wielu parkach Londynu na jej cześć urządza się pokazy fajerwerków. Królowa Elżbieta jest najdłużej rządzącym monarchą spośród 61 władców na przestrzeni 1200 lat. Królowa nie je zup ani ziemniaków. Preferencje żywieniowe królowej Elżbiety również są bardzo osobliwe. Przykładowo, nigdy nie je zup ani ziemniaków. Oczywiście dania te, dla tych co je lubią, nadal serwuje się w pałacu Buckingham. Jednak kiedy królowa jada obiady w samotności, wybiera inne rodzaje jedzenia. Prawdę mówiąc, stosuje specjalną dietę, która ma swoje ograniczenia. Obejmuje chociażby całkowite wyeliminowanie skrobi. To dla jej wysokości oznacza brak jakichkolwiek makaronów i ziemniaków. Jednak królowa Anglii bardzo lubi płatki zbożowe, jajecznice, bułeczki, marchewki, kanapki z dżemem, ryby i oczywiście filiżankę dobrej herbaty. Królowa uwielbia maliny, jednak nigdy nie je ich publicznie. Pozostając w temacie preferencji żywieniowych królowej, należy również wspomnieć, że uwielbia maliny. Nigdy nie pozwala sobie jednak na spożywanie ulubionych owoców publicznie. To dlatego, że nasionka malin mogą z łatwością utknąć w zębach. To byłoby zupełnie nieakceptowalne dla występującej publicznie monarchini. Królowa Elżbieta bardzo poważnie traktuje oficjalne przyjęcia i jest niezwykle surowa, jeśli chodzi o kwestie jedzenia. Borówki są zabronione podczas formalnych spotkań, natomiast nasiona ogórków i pomidorów są wcześniej usuwane. Dzięki tym małym środkom ostrożności, królewskie ceremonie zwykle przebiegają bardzo gładko. Królowa ma specjalną służącą do rozciągania butów. Umówmy się, rozciąganie butów nie jest wielką przyjemnością. Czy nie byłoby wspaniale mieć kogoś, kto robiłby to za nas? No cóż, królowa na pewno to przemyślała i dostała specjalną służącą o tym samym rozmiarze buta. Chociaż królowa Anglii od wielu lat nosi podobne obuwie tej samej marki, to nadal doświadcza dyskomfortu związanego z noszeniem nowych butów. I tutaj właśnie wkracza, dosłownie, jej służąca, zapewniając królowej Elżbiecie idealnie rozciągnięte i wygodne obuwie. Królowa używa tego samego lakieru do paznokci od 1989 roku. Chociaż królowa Anglii uwielbia eksperymentować z kolorami swoich ubrań, to jeśli chodzi o lakier do paznokci, pozostaje wyjątkowo wierna jednej marce od ponad 30 lat. Według informacji zamieszczonej na stronie internetowej firmy Essie, kolor lakieru nosi nazwę Ballet Slippers. Kosztuje zaledwie $9 i jest absolutnie ulubionym lakierem królowej Elżbiety. Firma twierdzi nawet, że w 1989 roku fryzjer królowej przysłał im list z prośbą o całą butelkę jednego koloru odpowiedniego dla jej wysokości. Oczywiście firma momentalnie wysłała lakier, a królowa od tamtej pory daje w nim czadu.
zegar na każdym kroku. Pewnie nie muszę wam mówić, że królowa i inni członkowie rodziny królewskiej mają dość napięty grafik. Chcąc uniknąć wszelkich spóźnień, koniecznie muszą wiedzieć, która aktualnie jest godzina. To chyba najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie liczby zegarów w pałacu Buckingham. Znajduje się ich tam ponad 350. W rezydencji pracuje również odpowiedzialna za nie osoba. Zegarmistrz, który co tydzień je wszystkie nakręca. Uff, lepiej, żeby ten facet nigdy się nie spóźnił. Liczba gości. Gdy jest się królową, to naturalnie trzeba organizować różne wydarzenia i bankiety. Co roku pałac Buckingham odwiedza ponad 50 tysięcy gości. Na jedno typowe przyjęcie w ogrodzie zapraszanych jest około 8 tysięcy osób. Aby wszyscy goście otrzymali poczęstunek, serwuje się 27 tysięcy filiżanek herbaty, 20 tysięcy kanapek i 20 tysięcy kawałków ciasta. Chwila, rozpiszmy to sobie. Weźmy 3... Więc każdy gość dostaje 3,5 filiżanki herbaty, 2,5 kanapki i tyle samo kawałków ciasta. Głodni raczej nie wyjdziecie. Zwiedzanie dla turystów. Jeśli nie macie pewności, czy królowa zaprosi was wkrótce na jeden ze swoich bankietów, zawsze możecie udać się na zwiedzanie pałacu Buckingham. Ale pamiętajcie, że turystów wpuszcza się przez zaledwie kilka miesięcy w roku, od końca lipca do września. Wtedy królowa nie przebywa w pałacu. Sprytnie pomyślane. Jest też inny sposób, by zobaczyć, co kryją te wyjątkowe wnętrza. Możecie skorzystać z opcji wirtualnego zwiedzania w technologii 360 stopni i zajrzeć do sali tronowej, galerii obrazów i sal balowych. To wszystko bez konieczności wychodzenia z domu. Niestety, wydaje mi się, że trasa zwiedzania nie obejmuje 78 łazienek. Najstarsze lądowisko dla helikopterów w Londynie. No, prawie. Helikopter po raz pierwszy wylądował w pałacowym ogrodzie w 1953 roku i od tamtej pory to miejsce przez wiele lat służyło za lądowisko. Warto dodać, że nie było do tego jakoś specjalnie przystosowane. Jednak w roku 2000 rodzina królewska w końcu postanowiła zbudować oficjalne lądowisko dla helikopterów, bo wszyscy mieli już dość widoku zniszczonego trawnika. Miejsce lądowania tworzy warstwa maty pod trawą, ponieważ beton uznano za niezbyt miły dla oka. Nie zmarnuje się nawet okruszek. Siedzicie w pracy i nie możecie się doczekać, aż wrócicie do domu i zjecie resztki wczorajszej pizzy? No cóż, rodzina królewska też tak ma. Oczywiście w pałacu zatrudnieni są najlepsi kucharze, którzy codziennie gotują pyszne posiłki, ale jeśli zostają jakieś resztki, to przechowuje się je w lodówce i wykorzystuje do przygotowania dań na następny dzień. Ogłoszenie narodzin. Jak zapewne wiecie, Anglicy kochają tradycje. Mimo że żyjemy w erze cyfrowej i wiadomości z całego świata natychmiastowo pojawiają się na naszych smartfonach, to rodzina królewska nadal jest wierna starym obyczajom. Gdy na świat przychodzi nowy członek rodziny, przed głównym wejściem do pałacu pojawia się oficjalne ogłoszenie z informacją o płci, a także wadze noworodka. Brak kontaktu wzrokowego. Na większości zdjęć Kate Middleton nie patrzy prosto w obiektyw. Jeśli przeanalizujecie jej fotografię, zobaczycie, że księżna zwykle spogląda na bok i nie jest to po prostu zbieg okoliczności. Sztuczka polega na tym, że kiedy unikacie kontaktu wzrokowego z obiektywem aparatu, nie ma ryzyka przyłapania was z na wpół zamkniętymi oczami i nie stworzycie wrażenia znudzonych, śpiących albo nawet gorzej. Poza tym, kiedy spoglądacie na bok i jesteście w ruchu, zdjęcia wydają się prawie idealne. Przechylenie głowy. Meghan Markle ma kolejnego asa w rękawie. Na wielu zdjęciach widać, że przechyla głowę lekko w jedną stronę. Okazuje się, że ten niewinny ruch też nie jest przypadkowy. Przeprowadzone w 2017 roku niemieckie badanie wykazało, że najlepiej wygląda się na zdjęciach, jeśli głowa jest przechylona na prawo pod kątem 15 stopni. Dobra postawa. W każdym tłumie rozpoznacie obie księżne po specyficznej postawie. Proste, ale rozluźnione plecy i podbródek równoległy do ziemi nadają tym paniom elegancki wygląd. Poza tym każdy, kto kiedykolwiek chodził na obcasach, wie, jak trudno wytrzymać w takiej pozycji przez dłuższy czas. Kate Middleton udaje się to idealnie. Jej biodra i nogi są wysunięte do przodu, a tułów wyprostowany. Ramiona zwrócone w stronę obiektywu. Księżne wiedzą, że proste ramiona zwrócone w stronę aparatu nie tylko podkreślają talię, ale także optycznie wyszczuplają i wydłużają nogi. Dlatego właśnie, pomimo że Kate unika spojrzeń w obiektyw, istnieje niewiele zdjęć, na których jej ciało nie jest skierowane w jego stronę. Przechylenie biodra. Czy zauważyliście, że modelki instynktownie wiedzą, jak ustawić się do najlepszego ujęcia?
W większości przypadków wyginają lekko biodro nogi, na której stoją i jednocześnie kierują palce drugiej nogi w przód. Taka poza sprawdza się za każdym razem, bo dzięki niej figura wygląda szczuplej w obiektywie, a nogi sprawiają wrażenie długich na kilometry. Poza tym możecie spróbować zgiąć lekko ciało i złączyć kolana. Tworzy to fajny akcent. Wygląda na to, że Meghan Markle opanowała tę pozę do perfekcji i prezentuje się przy tym bardzo naturalnie. Materiały i kolory. Księżne zwykle nie zakładają więcej niż dwóch kolorów naraz. Z drugiej strony ani Meghan, ani Katie nie boją się łączyć klasycznych odcieni z bardziej jaskrawymi. Nosząc paski przyciągają też uwagę do szczupłej talii. Co więcej, członkini rodziny królewskiej wybierają ubrania wykonane z grubszych, wysokiej jakości materiałów, a także bardziej dopasowane fasony. Sposób, w jaki siedzą. Kate Middleton znana jest ze swojej elegancji i gracji. Jej poza podczas siedzenia nosi nazwę Duchess Slant, a zapoczątkowała ją księżna Diana. Najważniejsze w tej pozycji jest to, żeby nie krzyżować nóg w kostkach, ale trzymać kolana złączone, a kostki przechylić nieco na bok. Możecie też wypróbować Cambridge Cross, kolejną pozę, w której często siedzi Kate. W tym przypadku łączycie kolana razem i przechylacie nogi lekko na bok, ale krzyżujecie je w kostkach. Nigdy nie chodziła do szkoły. Pomimo tego faktu królowa Elżbieta II jest bardzo dobrze wykształcona. Razem z siostrą Małgorzatą pobierały prywatne lekcje i nie ma wątpliwości, że miały najlepszych nauczycieli, jakich można było znaleźć w kraju. Co więcej, przyszła królowa uczyła się nie tylko przedmiotów ogólnych, ale także prawa konstytucyjnego i historii. Było to niezbędne, aby przygotować ją do przyszłej roli. Królowa nigdy nie zrobiła sobie selfie. Tak, niestety królewski protokół nie pochwala tego niewinnego hobby. I mimo, że niektórym ludziom pewnie udało się zrobić sobie selfie z członkami rodziny królewskiej w tle, monarchini nigdy nie pojawiła się na takim zdjęciu z własnej woli. Królowa nigdy nie rozchodziła własnych butów. I chociaż od lat zamawia ten sam rodzaj obuwia u jednego producenta, nadal potrzebuje kogoś, kto najpierw je rozchodzi, żeby były wygodniejsze. I to ma sens, biorąc pod uwagę, że Elżbieta preferuje skórę lakierowaną, która jest wyjątkowo sztywna, kiedy takie buty są nowe. I dlatego specjalnie w tym celu zatrudniona osoba zakłada bawełniane skarpetki, nową parę butów i chodzi w nich, dopóki skóra nie zmięknie. Musi tylko przestrzegać zasady chodzenia jedynie po dywanach, żeby podeszwy pozostały jak nowe. Jej wysokość nigdy nie była na zakupach spożywczych. Sklepy spożywcze są postrzegane jako coś niegodnego monarchów i dlatego od członków rodziny królewskiej nikt nie oczekuje samodzielnego robienia zakupów. Prawdę mówiąc, ma to sens. Wszystkie dania i napoje dla królowej przygotowują wykwalifikowani kucharze. Nie musi więc biegać do pobliskiego spożywczaka. Aczkolwiek pewnego razu królowa Elżbieta udała się osobiście do sklepu. Wypełniała wtedy jednak swoje królewskie obowiązki i nie robiła zakupów. Według świadków tego wydarzenia widać było, że czuła się trochę nieswojo, kiedy przechadzała się między alejkami z produktami spożywczymi. Nigdy nie zdawała egzaminu na prawo jazdy, co nie znaczy, że królowa nie może prowadzić samochodu. Może, a na dodatek to robi. W rzeczywistości uwielbia jazdę i często można ją zobaczyć za kółkiem jej ulubionego Range Rovera. A jeśli chodzi o prawo jazdy, jej wysokość jest jedyną osobą w Wielkiej Brytanii, która nie potrzebuje żadnych dokumentów, żeby prowadzić auto. Co więcej, nie musi mieć nawet tablic rejestracyjnych. To część jej królewskich przywilejów. Królowa Elżbieta nigdy nie miała regularnej pracy. Nikt nie będzie się spierał, że bycie królową Wielkiej Brytanii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu nie jest ogromną odpowiedzialnością. Z drugiej strony w młodości, w ciężkich wojennych czasach, przyszła królowa pracowała jako kierowca wojskowej ciężarówki i mechanik. Monarchini posiada jednak zainteresowania, które pozwalają się jej zrelaksować. Na przykład zajmuje się psami albo jeździ konno. Nigdy nie miała konta w mediach społecznościowych. Nic dziwnego, członkowie rodziny królewskiej bądź ich małżonkowie rzadko je posiadają. Na przykład po ślubie z księciem Harrym, Meghan Markle skasowała konto na Facebooku, Instagramie i Twitterze. W każdym razie, jeśli chcecie być na bieżąco z wydarzeniami w rodzinie królewskiej, możecie zasubskrybować oficjalne konto Pałacu Kensington na Twitterze i Instagramie. Ale choćbyście bardzo się starali, nie znajdziecie królowej na TikToku albo Snapchacie. Królowa nigdy nie chodziła na randki. Tak jest, jej wysokość miała szczęście i znalazła swojego księcia z bajki przy pierwszym podejściu. Poznała księcia Filipa, kiedy byli jeszcze dziećmi, ale księżniczka Elżbieta zakochała się w swoim przyszłym mężu dopiero jakiś czas później, kiedy miała 13 lat, po spotkaniu na korcie tenisowym.
Potem pisali do siebie listy. A w 1947 roku, kiedy Elżbieta miała 21 lat, szczęśliwa para w końcu się zaręczyła. 5 miesięcy później w opactwie Westminster odbył się ich ślub, w którym wzięło udział 2000 gości. Faktem jest, że nikt nie może dotykać strażników ani im grozić. Mitem jednak jest to, że pod żadnym pozorem nie mogą oni mówić. Strażnicy wydają czasem ostrzeżenie, coś w stylu "zrobić miejsce dla Straży Królowej". Poza tym, jeśli zamyślony turysta nie zejdzie im z drogi, mają prawo go przewrócić, więc uważaj. Strażnicy królowej mogą mdleć, ale tylko zgodnie z protokołem. I to w jakim stylu? Wyobraź sobie taką sytuację. Jest środek lata, ty masz na sobie ciężkie wełniane ubrania, a na głowie wielką futrzaną czapę. Nawet najlepiej przygotowane osoby nie zawsze potrafią sobie poradzić z takim wyzwaniem. Jeśli strażnik mdleje, musi to zrobić w pewien określony sposób. Gdy tylko poczuje zawroty głowy, musi pozostać na swoim miejscu, wciąż stojąc na baczność i utrzymać tę pozycję nawet wtedy, gdy upada. Nazywa się to zemdleć na baczności i dlatego nigdy nie zobaczysz nieprzytomnego strażnika w przekrzywionej pozycji. Strażnikom królowej pod żadnym pozorem nie wolno jest opuścić swojego stanowiska. Pewnie zapytasz, ale przecież na pewno mogą pójść do łazienki za potrzebą. Nie. Strażnicy królewscy mają ścisłe instrukcje, by załatwiać swoje potrzeby na miejscu. Na szczęście ich ciężkie wełniane spodnie są wystarczająco czarne, by ukryć pewne niezręczności. Nie jest również prawdą, że strażnikom królowej nie wolno się poruszać. Wręcz przeciwnie, od czasu do czasu muszą to robić, ponieważ zbyt długie przebywanie w jednej pozycji jest niekorzystne dla ich zdrowia. Co 10 minut strażnicy opuszczają swoje stanowisko, obracają się, maszerują kilka kroków, po czym powracają na miejsce, aby stać tam przez kolejne 10 minut. To jednak jedyne ruchy, jakie wolno im wykonywać. Żadnego dłubania w nosie, drapania się, ocierania potu. Nie i już. Prawdopodobnie zauważyłeś, że większość czasu strażnicy królowej noszą jaskrawo-czerwone kurtki, jednak czasami można ich dostrzec w długich, szarych płaszczach. Jedno z najbardziej pomysłowych wyjaśnień tego zjawiska brzmiało tak. Kiedy królowa jest szczęśliwa, strażnicy zakładają czerwone kurtki, ale kiedy jest w złym humorze, żołnierze wybierają szare płaszcze. Cóż, bez względu na to, jak fajnie to brzmi, nie może być dalsze od prawdy. Strażnicy królowej noszą czerwone kurtki wiosną i latem oraz długie szare płaszcze jesienią i zimą. Są one wystarczająco ciepłe, aby umożliwić żołnierzom pozostanie w bezruchu przez długi czas, a ponadto chronią ich przed żywiołami. Pod żadnym pozorem strażnicy nie mogą się śmiać, choć powodem wcale nie jest brak wysiłku turystów. Prawda jest taka, że strażnicy trenują, by pozostać odpornymi na te próby, by nie stracić wypłaty. Jeśli przełożony zauważy strażnika rozciągającego usta w uśmiechu, będzie on musiał zapłacić grzywnę w wysokości swojej tygodniówki. W większości przypadków zbyt wesoły strażnik musi być gotowy na rozstanie z około 205 funtami. Mimo to od czasu do czasu strażnicy po prostu nie mogą się powstrzymywać od śmiechu. Jak stwierdził jeden z nich, niektórzy ludzie są po prostu zbyt zabawni.